Witajcie ponownie w nowym roku. Pora na świeżą porcję soczystego indyka. Oto 5 najlepszych premier gier niezależnych w styczniu. Usiądźcie wygodnie i zaczynamy. Children of Silent Town to mroczna gra przygodowa opowiadająca o Lucy, dziewczynce z miasteczka leżącego w lesie pełnym potworów. Ludzie często tutaj znikają, jednak tym razem Lucy jest już na tyle duża, by mogła sama przyrzec się temu problemowi. Przynajmniej tak myśli. Udaj się do magicznych ruin, aby odnaleźć starożytną moc w tej wypełnionej akcją strzelance z elementami roguelike. Optymalizuj zaklęcia i twórz najlepsze kombinacje, aby pokonać pokręcone potwory i zagłębić się w samotne ruiny. Vengeful Guardian Moonrider to side-scrollowa platformówka, która przenosi nas w złotą erę klasycznych 16-bitowych gier akcji. Stworzony, by bronić totalitarnego państwa, Moonrider odrzuca swoje oprogramowanie i teraz szuka zemsty na swoich twórcach. Definitely Not Fried Chicken to symulator biznesu w krzywym zwierciadle. Rozbuduj handel narkotykami poprzez legalne interesy, zarządzając obydwiema stronami biznesu. Zdobywaj nowe rynki, twórz mocniejsze narkotyki, zarób mnóstwo pieniędzy i sprowadź całe miasto na złą drogę. A Space for the Unbound to gra przygodowa ukazująca prawdę o życiu, utrzymana w klimacie pięknej, pikselowej, wiejskiej Indonezji z późnych lat 90. Opowiada historię o pokonaniu lęków, depresji oraz relacji między chłopakiem a dziewczyną z nadprzyrodzonymi umiejętnościami. Chętnie zagrałbym we wszystkie wspomniane dzisiaj gry. A co Wam się spodobało? Dajcie znać w komentarzach. Pozdrawiam i do usłyszenia za miesiąc.